Audycja powstała w Radiu Warszawa 106,2 FM. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.com.pl i wspieraj. Twoje słowo jest lampą dla moich kroków. Rekolekcje radiowe według metody świętego Ignacego. Tydzień czwarty. Dzień trzeci. Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział szósty, wersety od 25 do 33. Dlatego powiadam wam, nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom w powietrzu, nie sieją ani żną i nie zbierają do spichrzów, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? Kto z was przy całej swej trosce może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia? A o odzienie czemu się zbytnio troszczycie? Przypatrzcie się liliom na polu, jak rosną, nie pracują ani przędą. A powiadam wam, nawet Salomon w całym swoim przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc ziele na polu, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie tym bardziej was, małej wiary? Nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie, co będziemy jeść, co będziemy pić, czym będziemy się przyodziewać, bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo i o jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Stając w obecności Bożej, uczynię znak krzyża. Poproszę, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego boskiego majestatu. Wyobrażę sobie kolorowe kwiaty na łące. Poproszę w tej medytacji o światło, by dostrzec, które moje decyzje i podjęte przeze mnie działania przyczyniają się do budowania Królestwa Bożego. Rozpoczynam rozważanie Słowa Bożego. Pochłaniają nas liczne troski i codzienne kłopoty. Niekiedy życie może nam się wydawać jednym niekończącym się ciągiem problemów do rozwiązania, które zajmują naszą uwagę, myśli, wyobraźnię i uczucia. Pod koniec dnia czujemy, że brakuje nam energii i zapału. Udajemy się na odpoczynek, by zregenerować siły, a tymczasem czeka nas kolejna bezsenna noc, pełna rozmyślań i niepokojów o to, co ma lub może wydarzyć się w nadchodzących dniach. Brakuje czasu i sił na prostą refleksję. Czy to życie, które prowadzę, ma coś wspólnego z Bożym planem? Jezus przestrzega uczniów przed nadmierną troską i zabieganiem. Zaprasza jednak nie do beztroski i braku odpowiedzialności, ale do ufności, która daje pokój serca. Bóg nigdy o nas nie zapomina i nie przestaje czuwać nad nami, zawsze dbając o nasze dobro. Obdarzył nas życiem i nieustannie daje możliwość rozwoju. Czy dostrzegam w codzienności
Jego troskę i Jego dary? Czy ufam, że jest przy mnie, gotów wspierać w każdej sytuacji? Jesteśmy też zaproszeni przez Jezusa do uporządkowania naszego życia i ustawienia spraw i rzeczy we właściwej hierarchii. Nasze wybory i działania mogą przyczyniać się do budowania Królestwa Bożego w nas i wokół nas, wśród otaczających nas ludzi. Mogą też niszczyć, oddalając nas i innych od Boga. Albo spowodują, że w naszym życiu nie starczy już dla Niego miejsca. Czym kieruję się, podejmując codzienne decyzje? Rozdzielając swój czas pomiędzy różne zadania i aktywności. Zakończę rozważanie osobistą rozmową z Panem o tej medytacji i odmówię Ojcze Nasz. Radio Warszawa tworzy program dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy. Jeśli podobała Ci się ta audycja, wejdź na www.wspierajradiowarszawa.com.pl i dołącz do grona darczyńców.